Kiedy inne gminy w ramach oszczędności zamykają placówki oświatowe, Rychwał je otwiera. Mowa o punkcie przedszkolnym, który powstał w Kucharach Kościelnych. Bajkowa Kraina jest pierwszą tego typu placówką w powiecie konińskim. Wydarzenie, gdyż przez 9 godzin te dzieci będą mogły spędzać czas w tym przedszkolu i w tym czasie rodzice będą mogli wykonywać swoje zadania. A druga rzecz bardzo istotna to jest taka, że to właśnie dzieci z tych małych miasteczek, małych wsi mogą dzisiaj na równi realizować swoje ambicje właśnie dzięki tym środkom. Dodajmy, że punkt otwarty jest przez 9 godzin dziennie, w ramach których najmłodsi oprócz zajęć obowiązkowych mają okazję nauczyć się języka angielskiego, uczestniczą w zajęciach z arteterapii, taneczno-rytmicznych i spotykają się z logopedą i pedagogiem. Punkt przedszkolny mieści się w budynku szkoły podstawowej w Kucharach Kościelnych. Jeszcze w sierpniu nie było tu nic. Dziś 25 dzieciaków korzysta z nowoczesnego sprzętu, w który wyposażono placówkę. Są to różnego rodzaju zabawki, te, które pozwalają na prowadzenie codziennych zajęć, ale również te, które wzbogacają właśnie realizację tych zajęć. Ponadto zostało wyposażone zaplecze kuchenne, gdyż... O tym, że punkt przedszkolny w Kucharach nie tylko z nazwy jest bajkową krainą, świadczy chociażby uśmiech najmłodszych, którzy przeżywali pasowanie na przedszkolaka. Już dziś mówią, że takiego przedszkola nie zamieniliby na żadne inne. Jak się podoba w przedszkolu? Fajnie. Zadowolony jesteś? No. Dodajmy, że w ramach dwuletniego projektu nie tylko najmłodsi będą mieli okazję zdobyć tu niezbędną wiedzę. Jak zapowiadają władze Rychwała, placówka zapewnia cykl bezpłatnych szkoleń dla rodziców.